Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest dzisiaj Center. Ajo, ajo. Pan Rafał. Dzień dobry, witam. Krzychu. Siema. Paolo. Elo. Krzychu jakiś taki zmarnowany, co tak Krzychu? Mizernie. Ja śpię. Dawaj, Center jest pierwszy. Ja? No, dobra. To na połowę, ja na połowę nie ufam. W pole poprowadzi nas. Elo. To nieźle. Zapraszam w prawo. Dzisiaj, moi drodzy... Prawdę mówię. No sami widzicie, co się stało. Byliśmy u dealera, klasa. Nie, Rusek znowu przyjechał. Ta, Rusek. No wstyd, Heder był węższy od... Tylko tak Hederem ty się dodawali, tak że wiecie. Rafał, co zrobiłeś? Ja po ciebie nie wracam. Nie, Rafał, ja po ciebie nie wracam. Nie dostałeś trudnego zadania jechać kombajnem na pole. Naprawdę. Przypadkowo w podjechałem. Jakim cudem, Rafał? Lubi się na płacie. Nie, ja do niego siły naprawdę nie mam, moi drodzy. Grzechu, tu, hamul. Musisz sobie teraz jakoś poradzić. Próbuję. Wzywaj holownik. Czekajcie. O. Boże, dobra, jadę po niego, bo zanim będę się napełnić, tak to bardzo. Jezus Maria. Warto jest, macie tak, Rafał? W płot przywaliłeś? No. No, jeszcze się śmieję. Dobra, jadę w akcję ratowniczą. Ostatnio na zakręcie, normalnie. Ty, ale do tyłu, nie ja do przodu. Ja właśnie na zakręcie, ale na prostej drodze. Śmiechu jakiegoś. Ja dobra, wyjechałem. Ale wiesz, że musisz teraz dojechać. Boże, więcej połowy, ja to niż prosty. Gdzie jest mój kombajn? Tutaj. Troszkę ją przestawiłem. Na górkę nie mogę skoczyć. Dobra, Rafa sobie co poradził, wraca do nas. Idzie? Ale z Rafałem to jest ciężko, moi drodzy. No tak. Rafała pewnie kojarzycie, ja myślę, część chociaż. Taki Rafale, taki z sezonu, z widzami. Ile macie tam, chłopaki? 5%? 5%. Serio? Dobra, ja na piwo. Tak mało sypię. Jak to chyba nie opryskałem nawet. Czekajcie chwilę. Ale wiesz, tutaj 5, tutaj 5 i wiesz, coś się nazbiera, nie? Ujej, 350 kilo. Dobra, Center, to wiesz, nie wiem co tam teraz możesz robić, nie? No idę na piwo. Iść z grabiarką słomy zgrabić. Nie ta z grabiarką. To już tam kicha. Nie wiem właśnie. Ja powinien dać widłu, żeby ręcznie zbierać tą słomę. No, w 15, w 13 były. Tylko dwa poprzeczniaki startu, co? Nie ma. Więcej chyba nie trzeba robić. Tak, więcej nie trzeba. Ty, kogo ja widzę na polu? Kogo ja widzę na polu? Ja odkryłem z podniesionym pederem. Epilagion będzie, dobra. Zaraz przyjeżdżam. Rafał, co się stało? A, nic. Jak ty kozisz? No bo ten chłopak nie opuszcza pedera. No Krzychu, psujesz zabawę. Ale konfident, nie? Siłowniki mu się zacięły. Ja z tym płotem to taki fail był, bo dzisiaj na obiad miałem piwko z kebabem. A. Bo operator... Dobra, nie rozumiem, ale wiesz, że piwko tam chyba 4 godziny już i nie masz go. 3, zależy kto jak spala. No ale obiad ja bym odbił jeszcze po jedzeniu, więc... A jest no to słuchaj, jest już 23 ileś tam. Ale właśnie w południe. To dużo nie, kierowców. Nie, no chyba wyjazd ja teraz. Nie, to są te piwo, a pierwsze jadę do domu. Co rok? O który ty Rafał ten tego obiad czekolady? O 20 mówiłeś, tak? No. No to. No i gdzie się wpychasz? Powiem wam, że musiałem tak naprawdę reszki zjeść. O. A co się stało? Bo było tego. Nie zdążyłeś na obiad. Było ogólnie. Nie, bo przywieźli kebaby. I tego. No i tam ja zjadłem oczywiście całego. Moja siostra z drugą siostrą. Nie wiem. Dobra. Kontynuuj. Z resztkami. No i moja siostra zjadła połowę i druga siostra zjadła połowę. No i o 20 sobie odgrzałem. Bo mama mi kazała zjeść. No. I tak to wyglądało. To świetna historia. To historia. Poruszyła mnie. Ej Polo, tam weź teraz tego. Poczekaj w połowie pola. I Rafał dojedzie sobie, zrobimy screena. Tak, co ty? Nie chcesz tego zdjęć. No tak. Nie ma czasu, trzeba zrobić.
Mamy czas, jest center. Trzeba coś udać. Ja weź na chwilę się do kombajna, jakbyś mógł. Ja już jadę. Dobra. Ale do mojego. Na moment, coś się na chwilę stanie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu. Co proszę? Boże, jak ty jeździsz? Toż to dobra maszyna. Tak, kuźwa. Nie, no. Uroga to powiem ci idealnie łapie. Już, zrobiłeś te selfie. Selfie. Dobra, co z tego, że stoję przed kombajnem? No, selfie sticker jakąś kamerę, nie? No. I to pole miałeś tam stać. Stałem już. A to miałeś się zatrzymać. Paweł stał. On stał. Ponad 300, 400, zajebiście. Jak ja mam już tu na 100. Chłopaki ratuje sytuację zaraz. No i Paolo, co zrobił? Nie, co ty robisz? A to jeźdź na kolejne pole. No wiem, właśnie. Wiesz co? Czekaj, teraz jedziesz tam chyba po lewej będzie, tak? Najpierw po lewej, a potem po prawej. Czekaj, po lewej. Prosto i w lewo. Więc. Prosto i w lewo. To nie jest ma pszenica, rok jęczmień. Teraz w lewo jedź. Co, jęczmień czy pszenica to jest w końcu? Jęczmień. No co ja wtedy mówię? Pszenica. Sam? To pszenica. Kombaj mnie sypia, da. Tak, tutaj masz raz pozwolone. Paolo, musisz podjechać na górkę. Tak. Jedź na górkę, center zaraz cofnie, dobrze. Tak, tutaj, wiesz, koło tego drzewka sobie stań na wprost. Na wprost mnie. Patrz co zrobię. Mieszkaj tu. Ej, nie chcę wam nic martwić, ja to pole chyba sobie zgadę. Jak, a zobacz na mapy. Ocie nie, dobra, nie są. No to pojedzie tutaj wzdłuż, nie tutaj gdzie ja teraz jestem bez tego, tak samo. To jak co w tym czymś robić? Paolo, dawaj jedziemy. Nie baw się pan. Czekam na kombajn, znaczy no to ten. No chodź. Ten jest jęczmień czy pszenica? To samo. Dalej jest pszenica, no to dobra, to wysypię się, mnie sobie pojadę, żeby się nie nudził i... Tam jest pszenica, nie jęczmień. Jak to? Widać, kto wybierał pola, nie? No, widzę te pola po lewej. A ty center gdzie jesteś? No to i dalej. To już miało być te pole. A, no to już tam jadę. A ty gdzie pojechałeś? Prosto, no to jest drugą pole. Bo to pole, co ja ci pokazałem, te dwa, nie? No. I to jest pszenica. No to jest... pszenica chodzi. I teraz te prawo ode mnie jeszcze jest drugie, nie? A gdzie ty jesteś? No zobacz. A, Krzychu, sypie. Krzychu, chodź w prawo do mnie. O, ty jedziesz, Krzychu? Nie, to Rafał jedzie. Nie, to jest Rafał jedzie. No to ja. A co wy tam robicie tego prawo? Potem się wysypiecie. Nie chcę, żeby tego złożę mierzyć. Won na pole. Ty to jednak Rafał, wzorowy pracownik. Nie sypię. Widziałem to. Tak. Muce z kadarem u góry. Ej, chłopaki, nie kłoście, to poczekajcie, ja tam przyjadę raz i tyle, nie? Będą mnie szupony. Dobra, jedziemy. Proszę to moment, ej, wiesz, ile tam szerokość? 15 metrów? Ja? No. A kto? 24. Tu jeszcze lepiej. No, wiadomo. Dobra, Krzysztof, już będziesz miał tego obryzgania kawałek. Jaki klaksy. W ogóle tej tekstury nie widać, że tego się na wozie. Dobra, Rafał, jedź do końca. Pozwalam. Ty, a ty fajną drabinkę schowałeś do góry. Ten jest przyczepą, jeździ. No muszę skąd brać tego na wóz, nie? Rurką tego, nie? Podłączony. Tam, no tam odkurzacz jest podłączony, stary. Odkurzacz. Gość, Polska. A Paweł... A gdzie zgubiliście ostatniego? Paweł? Ja. No. I tam jeszcze ten center po lewej, nie? Zobacz. Te tylko dobrze? Jakbyś... Nie, te po lewej coś z dół. W lewo twoje, całkowicie. Ja potrzebuję wysypać. Tylko jakbyś mógł to przyczepę został, to wiesz, byśmy się potem sypali jakoś. Dobra, Paweł, weź jeszcze raz. Krzychu! A jak Krzychu się wydarzył z motora. Przyczepę, nie? Krzychu śpi. Jak śpi? No śpi. Tak, dupa jeżeli. Rafał, co masz na myśli? On robi takie... O, ale ty się uspokój tam. Nie to co Paolo. Ja dla Paola to tylko jedna rzecz w głowie. Dobra, Paweł, mówisz, że to by chyba trzeba zamienić kombajn. Jak? No. To, że wysypie. Ja chcę. Tylko lance 10. No ja, to już mówiłem, na kamień niech wiedzie tam. A nie, bo on ma jakąś dziwną teksturę tego. Podnieś go. Co? Trigger. Podnieś go do góry. Nie, rura przenika wszystko, nie? Tylko, że nie chce się wysypywać. Jak? A może trzeba odpalić wysypywanie, co? Właśnie, Paweł. Który? No, zobacz pod F1.
Ja tu nie potrzebuję. Bez dróg, nie? Tak się szybko przebieram. A pomocnik F, B, C, E, I zakończył pracę. Który jest taki mądry? No, mówiłem, że się wyśpi. No i usnął za to. A. Rok to przede mną pole. Te w prawo ode mnie, co jest w dół. Dobra, to ja mam przerwę. To jest jęczmień, a to jest... To jest to samo. Ja mam 37. Rok, gdyby było to samo, to pies był będę w przerwę. Krzychu! Rafał, co wykonuje? Jęczmień czy pszenica? Jęczmień. A to jest pszenica, Rok. Serio? No to jest złe pole, patrzysz. 100% złe pole, patrzysz. A to co to jest? Center. Wy teraz kosicie jęczmień. No ale co, na którym jestem polu, powiedz mi? Na jakim? Chodź do mnie. Co? Ty tutaj jesteś. No. No, a to jest jęczmień. No tutaj, to na dole jestem. Cześć, bo chuj, mylę was. No tutaj, na dół zejdź. Na dół zejdź. A, no to jest pszenica. No to mówiłem cały czas. A to jest, a wykosi teraz jęczmień. Który mi ukradł? Paweł. Polo, co się z tobą dzieje? Ja się dzieje w swoim. Pewnie. Dobra, Paweł. Rafał, czy chciałbyś coś zaśpiewać? Jest problem. Jak mi Conchita zanuci. Ja pies. Dobra, lecimy te pole. Jeszcze trzecie. No te pole. Te pole? Te pole. Fajnie. A ten na tej pole. Ty będziesz spał, czy nie? Ja od niego trzeba zamienić kombajn. Weź mu wóz przywieźć i tyle. Ale rozumiem, że to nie jest wina przyczepy, nie jest wina jęczmienia, tylko jest wina tego kombajnu. A może nie? Ale jadę po wóz. No wozu nie ma. Wóz albo przewóz. Wekup wóz. YouTube kupuję. Już. Gdzie jest ten wóz? Tu. Teraz polo mnie pół odcinka. Próbuję wysypać zboże. Uwaga! A teraz jak się nie jeszcze patrzy. Nie jedź w niego, nie wierzę w niego. Krzysztof. Krzysztof. A on ci porysował ciągnik twój, polo. To jest kombajn. No sorry, kombajn, Boże. Co ja gadam? Odróżniać trzeba. Rok, wiesz. No rok z miasta jest, nie? Coś mi ominęło, bo spałem. No pewnie. Mówiłem. Rozdawali darmowe krowy. Coś się śliło. Serio ci mówię. O, Belka 7. Co? Co ty Belka robisz? 7. Ja? Co ty przy... Nie wiem. Ten czy twoje? Ja. Ty, jak ci zarzuciłem? A Paweł ukradł. Już od sąsiada ukradł. Weź wysyp. We, bo Krzychu mi wsypie. Zabieraj go. Dobra, zabieraj to. Źle? Bo Paolo potrzebuje tej pomocy. Ja mu pomogę. Pa. We, weź tak chwilę. Dobra, Krzychu, już jadę tam. O, jeden poziom. Stój. No i sypie, nasypał. To polo wysypywać nie mówię, tyle. Tak, ok. Ale to wiesz, że to wszystko nie wejdzie. No skąd, jadę wysypać. Ale dobra, wystarczy ci tyle. To już mi to polo, tylko się bierasz na swoje. Jak zawinął Krzycha Rogala. A bo właśnie jest na farmę, bo tak to trzeba na farmę zawieść. To Paweł jedzie, oprócz niego, no, to Krzychu drugi agent. Krzychu pracownik już nie podjedzie tutaj wysypywać. Na pracownikach koszu. A co tam? O, to przy okazji rozsiewacz odstawię na farmę. Ty, ja to pole co mi nie kosi? No bo może masz zbiornik w czymś innym? No nie. A nie, co masz w zbiorniku? A to serio, to jest co innego? Tak. Jak ja mi jęczmień? A to jest pszenica. Tak. Dobra, to będzie na tyle dzisiaj, moi drodzy. 200 IQ. Jak ja byłem coraz przekonany, że to jest normalnie jęczmień. To będzie lak. Co zrobiłeś? Oho. O, ty. Czy ty na ziemię wysypałeś? Nie, w sposób. Dobra. Dobra. Polo, nie wysypuj tak więcej. Co się zrobił? Nie?
Nie. Znam boksy. Te my tykasz rurą. Ty tak. Taki to ma się długo. No i syn nie pie. Czyli to coś z tym tego. Ty, ale jakie to brudne helery są. Brązowe. Widzieliście, tyle przyciągnąć masy, a kombaj dalej pyrcy. Brązowa edycja. Limitowana, moi drodzy. Tak. Tak, Rafał. Serio? Rafał się nic nie odzywa, siedzi cicho. Tylko mikrofon z biedry. Nie. Nie. O jest, dobra. Rok, może się jeszcze nie pozwolą. Nie, już tam nie kusimy. Miało być tylko jeden rodzaj. Lecimy, moi drodzy, oddać do normalnie serwisu. Zapraszam wszystkich do sklepu. Co, wiesz, to już? No. Popchnę cię, bo mi coś nie gra. Dawaj, pomóż mi, Polo. Ty, weź tego swojego klasa, zawieź. Oddamy go na gwarancję. Tak. No, nie sypię. Gwarancja do bramy i dalej się nie znamy. Rafał, gdzie jesteś? Za wami. Ja patrzę sobie tego. A Krzychu w ogóle co on robi, bo on nic nie gada. Kosi. O pracowniku. Nie żartuj, że kosi. No. Spokojnie. Dobrze, moi drodzy, to jest idealny moment na pożegnanie się. To jest właśnie to. Spędziliśmy tutaj naprawdę bardzo miło czas, te chwile życia. Najlepiej spędzona noc w moim życiu. Krzychu coś tu przezywa. Krzychu też grafie. Krzychu standardnie. Krzychu, nie udawaj, będą zaraz komentarze. Krzychu udaje, oszukuje. Ja to nawet napiszę. Dobrze, moi drodzy, także żegnamy się. Rok mieszkańców. Zaczniemy od najmłodszego uczestnika naszej gry, czyli Paolo 007. Elo. Wróć, źle. Co? Rafał jest młodszy. Rafał jest młodszy? No. To ile wy jesteście młodsi od siebie? Rafał jest rok młodszy od Pawła. No dobra, to w takim razie Rafał. I co? Pożegnamy cię jako pierwszego. Do widzenia. Next Paolo będzie. Odezwij się tam ładnie. Siema! Dobrze, także... Ja na końcu. Dobrze, Krzycha pożegnamy już tutaj sami. Kurwa, mam 18 lat, nie. Jedź, Paolo! 18 lat, a gra w gry od 3 lat. Jak no, to prawda, farming jest od 3 lat. No i co z tego, ale nie ma ograniczenia w górę, ha? Dobra. I był również z nami Center, moi drodzy. Jojo. Nie pchajcie się. Także dziękujemy za uwagę. Druga perspektywa Centera będzie w opisie link. I trzymajcie się do kolejnego. Cześć. Siema.